Hej, tak jak mówiłem, wracam tym razem z atrapon ZT Axon 11 Pro. Jak widzicie, tutaj lampa już doświetla i jest, jestem naprawdę mega zadowolony. Mogę sobie ściemniać, patrzcie, widać ładnie jak ubywa, ale szczerze chyba o to chodzi, żeby było wszystko dobrze widać, więc odpalam ją na fula, to jest białe światło. Nie, to było neutralne, przepraszam. Teraz jest żółte, teraz jest białe, tu jest neutralne i chyba zostaniemy na razie przy neutralnej barwie, bo jest. Znaczy, nie jest pięknie na dworze, ale jest ładny dzień. Pochmurno, ale widno. Fajnie, co tu mamy? To jest Atrapa Axona 11 Pro. Tak wiem, ona już jest rozebrana. Tak mnie kusiło, że nie mogłem jej rozebrać na nagraniu. Wybaczcie mi z drugiej strony tak na dobrą sprawę nie mogłem, przepraszam sekundę, muszę nawodnić się. Pięć sobie jednak przyniosę trochę bliżej. Ja tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, jak ona jest złożona. To jest pierwsza atrapa telefonu, z którą miałem do czynienia. I zwrócę Wam uwagę, co faktycznie można odzyskać, na co zwracać uwagę, wiedząc, żeby wiedzieć, co tak na dobrą sprawę da się faktycznie odzyskać. Pierwsza sprawa: z, tego, z tej atrapy odzyskałem oryginalną klapkę Axon Akson 11. 5G czy 4G to bez znaczenia to jest dokładnie to samo. Wiem, że jest popalcowana. Ale mniejsza o to. Yy, tutaj są jeszcze ślady kleju po taśmie dwustronnie klejącej. Zatem jak ją zdjąłem, mając atrapę złożoną, tak, tak, wiem, że tu jest już wygięte, zaraz wam powiem, yy, opowiem, co i jak to było z tym. Yy, mając tak na dobrą sprawę, o, jeszcze jest szkiełko z plastikiem od aparatu, ale to jest mniejsza to. Mam też dyfuzor leda, który się znajdował tutaj. Bo taka ciekawostka. Fejkowe ledy wyglądają dokładnie tak. To jest kawałek plastiku z dwiema żółtymi kropkami. To nie jest led. To jest, to jest do wyrzucenia. To jest tylko atrapa leda. Yy... Jeśli chodzi o szkiełko, nie wiem czy szkiełko da się odzyskać, powinno być teoretycznie oryginalne jest pokryte folią, więc podejrzewam, że jest to oryginalne faktycznie szkiełko. Może tylko ten plastik nie być tak samo montowany jak tutaj na tych plastikowych tych, czyli ono może być przyklejone do tego odlewu takiego co specjalnie jest do atrap robionych, więc możliwe, że tego szkiełka nie uda się odkleić, a może się uda, nie wiem, zobaczymy. Będę szukał sposobu. Będę może to traktował jakimś mocnym rozpuszczalnikiem, żeby klej puścił, albo wystarczyłoby podgrzać. A nie, patrzcie, czyli da się bez problemu odkleić szkiełko. Ja bym wrzucił po to po prostu do słoiczka z odrobiną benzyny ekstrakcyjnej. Bądź mocnego alkoholu, bimber, spirytus. Te sprawy. Wódka może być za słaba, ale dobra. Jak odklejałem klapkę? Po pierwsze obejrzałem sobie obudowę ze wszystkich czterech rogów i sprawdziłem, gdzie najbardziej odstaje klapka na rogu. Potem wsadziłem sobie między to nóż inny niż ten, taki bardziej delikatniejszy, i powoli objeżdżałem. Jak objechałem na tyle, że mógłbym tam wsadzić kawałek większego plastiku, to zacząłem, że tak powiem, tą taśmę dwustronną, bo spodziewałem się, że to będzie przyklejone klejem loka, takim piankowym do, do klejenia obudowy, czarnym lub białym. No a tu zaskoczenie taśma klejąca obustronnie na całym tym, więc trzeba się sporządnie namęczyć, żeby to odkleić. Ale klapka jest w idealnym stanie. Popalcowana to się da wyczyścić. Trzeba ją jeszcze doczyścić benzyną ekstrakcyjną spirytusem z tej strony. No i w sumie tyle. Nadaje się do klejenia. Klapka jest oryginalna. Także za 25 zł mam klapkę do telefonu, gdzie normalnie na Allegro wołają 60 zł. To jest, to jest oszczędność. Mam jeszcze do tego szybkę aparatu na wymianę ewentualną. Ona też podejrzewam, że dobre 2-3 dychy, a może i nawet 6 dyszek może kosztować, bo jest dosyć mało spotykanym elementem zapasowym. Chyba że wyślecie do oryginalnego serwisu producenta telefonu, do którego akurat szukacie części zamiennych tego typu, takich zewnętrznych. Dobra, na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie? Atrapy nie ma portu USB. Nie ma też wyjmowanej tacki, więc od razu na wstępie wiadomo, że ten cały korpus, który tutaj jest, to jest tak naprawdę środ do wyrzucenia. Serio. Nie nada się Wam z tego nic. Resztę atrapy rozkładałem w ten sposób, że jak jest tutaj złożona. To wystarczy te ząbki, co są tutaj. Podginać śrubokrętem, nożem, cokolwiek, to i tak nie jest do uratowania. To najlepiej to złamać, odginając i problem rozwiązany, i rozkładacie przednią część. I jeszcze teraz jest druga kwestia. Korpus jedna z drugą częścią są skręcone. Tutaj, gdzie pokazuję nożem, są śrubki, były. Ja je wykręciłem i Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda sam środek korpusu. To jest dosłownie dwa plastiki i wklejony kawałek metalu dla obciążenia. To jest cięte, byle by było pocięte mniej więcej porówno, czy porówno. I przyklejone na jakiegoś gluta. Może to odkleimy. Może nie, nie wiem. Zobaczymy. No więc to jest taki glutowaty klej, trochę jak do klejenia książek, coś w tym stylu. Kawał sztaben. To jest, jak podejrzewam, ym, zwykła blacha, bo to raczej nie jest nierdzewka. Tak, magnes przyciąga, jak widzicie, używam ładowarki usamsa bezprzewodowej, czyli możecie to dać na złom albo wykorzystać. To jest kawałek metalowej sztaby, która się czasem przydaje przy naprawach w samochodach. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie fejkowy port USB. Możemy sobie wyciągnąć, ale nawet w sumie nie ma sensu. Bo to jest, z... mimo że jest wsadzone, to jest przygrzane też do samego korpusu. O, zresztą sam odpad. To może się jeszcze teoretycznie przydać, ale to. To sobie zostawię. Ja bym gdzieś potrzebował takiego uszczelnienia przy USB-C. To akurat będzie Git. Tu jest sam ten element plastikowy, to też to idzie do nasz Rod. Ja sobie tą lampę chyba trochę przesunę względem o. Bo widzę, że mi telefon bardziej ostrość gubi, gdy jest zmiana oświetlenia. A ja sobie może zablokuję ekspozycję. Noż kurcze, hmm. Dobra, zablokowałem sobie fokusa. Powinienem go sobie zablokować tutaj. Dobra. Yy, wybaczcie, jeszcze nagrywam Axonem 9. Yy, mam na w nim porysowany aparat, znaczy się szkiełko. Więc musicie poczekać jeszcze dzień, aż przyjdzie mi Axon 20, ale tak, dobra, to wiadomo, że idzie na środek. To idzie na środek. Zresztą to mogę od razu do kosza wrzucić. I zostaje jeszcze element szybki. Po czym poznać, że szybka jest prawdziwa, a nie fejkowa? Tu jest akurat fejkowa całkowicie. To są dwa odlewy sklejone ze sobą, między którymi jest nadruk. Pamiętajcie, że szybki w telefonach są kruche. Mam tutaj dla przykładu szybkę w... mam tu akurat szybkę dla Axona 9, a szybka dla Aksona 10 i 11 już jest zakrzywiona na rogach, to też zmienia postać rzeczy, bo musicie pamiętać w takim wypadku, że przy odklejaniu uszkodzonej szybki od, od, od ekranu samego to zakrzywienie może spowodować to, że uszkodzicie ekran, więc w takim wypadku trzeba albo ciąć w tą stronę, albo najlepiej, według mnie, naciąć szybkę wzdłuż przy zagięciu, tak żeby no tam milimetr poza zagięciem do środka z jednej i z drugiej strony naciąć, nie wiem, diamentem, tak zwanym docięcia szkła czy do cięcia szkła, to może nie, do zarysowania, to byłby, musiał być taki kamień jak do zarysowywania płytek glazurniczych, gdzie potem się łamie. Albo po prostu naciąć mini-dremelem z takim spec, taką specjalną tarczą do cięcia. Nawet nie tyle meta, w sumie może i do metalu też może być. No, w sumie powinna wystarczyć. No. Naciąć Potem wyłamać ten, to szkło yy, delikatnie pęsetą z jednej z drugiej strony na całej długości, i wtedy, jak już macie prosty kawałek szkła, wprowadzić drucik molibdenowy i wyciąć ekran. No więc, tak, tu, tu było szkło do tego. Tu macie znacznie lepsze w wymianie szkło do Axona 9. Tego, który mam aktualnie i nagrywam. I wracając do tego. Jak, naj, jak najprościej sprawdzić, czy faktycznie, bo tu widać, że są dwie warstwy, jedna zgrzana z drugą na krawędzi. I ja się zastanawiałem, czy to jest tak, że biorą oryginalną szybkę i przykładają do tego nadruk i to... Jakby to powiedzieć, zgrzewają z takim tym wstępnym, nie wiem, może mają taki odlew do takiego tworzywa, który potem to prasuje, znaczy wyciska, a potem to obcinają po prostu, ale nie, jednak to jest zrobione tu akurat jest zrobione w 100% sztucznie, więc najprościej odróżnić to od tego, że podgrzewacie sobie w rogu takim palnikiem zwykłym jak do kremu bry, krem bryle yy, i, i zobaczycie czy plastik odchodzi od szkła czy obydwa się wyginają w tym przypadku obydwa się wyginały więc jak widzicie y, to się nie nadaje do transferu na telefon, nawet jakby się rozdzieliło warstwy to nie ma sensu y, ja potem sobie jeszcze sprawdziłem y, czy to jest szybka, prawdziwa? To nie jest szybka, prawdziwa. Ta, tamta już przy takim wygięciu by pękła. Jak widzicie, wiadomo, że tu strzela, ale strzela tworzywo. Uderzyłem sobie parę razy obcęgami metalowymi. Tutaj jest porząd... są tutaj dwie porządne, głębokie rysy. Normalne szkło by już pękło, nawet jakby było tak klejone czy zgrzewane z tworzywem. To jest normalne. Zresztą. Jak widzicie bardzo łatwo się rysuje i nie pęknie. Nawet jak zarysowałem teraz mocno śrubokrętem, znaczy śrubokrętem nożem, to nie pęknie. Nie ma takiej opcji, więc to też idzie na środ. No i z ciekawszych informacji jeszcze zapomniałem wspomnieć, że oprócz dyfuzora leda Doświetlającego lampę. Nie wiem, czy to jest faktycznie dyfuzor, bo może w oryginale jest zintegrowany. Nie rozbierałem jeszcze Axona 10 ani 11, więc nie wiem. Można jeszcze odzyskać same przyciski. Ale też nie wiem, czy w oryginalnym telefonie nie są one po prostu całkiem zintegrowane. No. Więc yy, wstępnie mogę tylko Wam powiedzieć tylko tyle, że możecie odzyskać szybkę, szybkę aparatu i samą klapkę tylną. W moim przypadku klapka stworzywa, ale wysokiej jakości. No. I to jest w sumie wszystko na ten moment. No. Zaraz przechodzimy do unboxingu Smart Smartcara od T-Mobile. To jest produkt ZTE. I sobie wszystko zobaczymy za moment. Zapraszam. Hej.